a na przestrzeni lat od 1974 do 1996 zespół daje koncerty w całym kraju i za granicą. Największym jego sukcesem Starego Pilska, bo tak go nazywano, była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II. Zespół wyjechał do Rzymu z koncertami Jasełek Góralskich, które odbyły się w dniu od 4 stycznia 1995 do 14 stycznia. W styczniu 1996 roku kierownik Pilska, pan Tadeusz Maślanka, ostatni raz występuje z programem Jasełek Góralskich w Bielskim Centrum Kultury, a z nim żegna się zespół, żegna pani Maria Zuziak, zasłużona tancerka, solistka, instruktor i choreograf, oraz pani Maria Bochun, związana z zespołem od 1953 roku. Tancerka, solistka i zasłużona wielbicielka folkloru. W 2001 roku następuje reaktywacja i wznowienie działalności artystycznej regionalnego zespołu pieśni i tańca Pilsko przez obecnego kierownika Witolda Wojrzeszy. Inspiracją i natchnieniem i główną motywacją do aktywowania zespołu była córka pana Witolda, Sylwia, która w wieku 4 lat występowała podczas obchodów Dni Lipowej. Wtedy rozrodziła się myśl o utworzeniu dziecięcej grupy. Początki były trudne, lecz upór, determinacja, poświęcenie i wielkie zaangażowanie obecnego kierownika odnoszą sukces. Udało się wprowadzić wśród dzieci i młodzieży niepowtarzalną atmosferę koleżeństwa i przyjaźni. Zespół Pilsko znowu występuje, tańczy, śpiewa w kraju i za granicą, organizuje koncerty, festiwale i imprezy okolicznościowe. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie ciężka praca Elżbiety Możeszyk, instruktora i choreografa, kierownika muzycznego magister Teresy Krapek i aktualnego kierownika kapeli Sylwii Mojżeszyk oraz wysiłek i wytrwałość członków zespołu, który w chwili obecnej liczy ponad 100 osób, w tym dzieci, młodzież i seniorów. Najważniejszymi wydarzeniami młodego Pilska to występy na żywo w programie Kawa czy Herbata w 2003-2004 roku, oprawa artystyczna terytoriów Familiada, występ w programie telewizyjnym Z daleka, ale z bliska, następnie pielgrzymka do Rzymu, modlitwa przy grobie Jana Pawła II oraz spotkanie z Benedyktem XVI w 2006 roku, turne po Europie, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia w 2009 roku, wyjazd do Serbii, Turcji i Rzymu w 2012 oraz pielgrzymka do Rzymu i audiencja generalna u trzeciego papieża Franciszka w styczniu 2018 roku, jak również w tym roku turnę po Brazylii. Proszę Państwa, przed Wami zespół pieśni i tańca Pilsko z Żywca. Przywitajcie ich brawami! Yeah.
dziewczyno!